Drugi przyjazd do Warszawy ze Śląskiem Wrocław, druga wygrana 2-1. Panie trenerze, w końcówce było bardzo gorąco, bym powiedział, no momentami ważył się ten wynik, szczególnie po tych wszystkich stałych fragmentach gry. Ja zapytam o jedną sytuację, bo byłem tutaj bardzo blisko, kiedy Spachisz panu pokazywał, że ma kontuzję, że prosi o zmianę. Pan powiedział mu wyraźnie, nie, wytrzymaj ten mecz, musisz zostać. No i chwałę mu wytrzymał, tym bardziej, że to było w momencie, w którym cała drużyna nie grała tak źle, a każda zmiana, tym bardziej nieprzewidziana, bo wcześniej zanosiło, że Wasiluk będzie zmieniony. No to prowadziło do tego, że jeszcze się zrobiło zmiany dla tych zawodników, którzy już mieli rzeczywiście dość tego meczu. Uciął sobie pan przed meczem pogawędkę z Michałem Żebakowem. On powiedział mi tak po meczu. Nie graliśmy źle. Dwie koszmarne kontry, znaczy koszmarne w jego ocenie, natomiast w ocenie pana zespołu znakomite kontry i przegraliśmy ten mecz. Zgodzi się pan z taką wypowiedzią? Ja sądzę, że większość meczu to była walka o piłkę, o pozycję lepszą. Oczywiście, że w takim meczu, na takim stadionie stworzyć sobie jako przyjezdny sytuację, z której się strzela bramki, a jeszcze można było strzelić. No, co ja mogę powiedzieć? No, dziękuję zawodnikom. Łukasz Madej był jednym z tych piłkarzy, który no, jeszcze 3-4 tygodnie temu wydawało się, że może nie mieć w ogóle miejsca. Tymczasem po raz kolejny daje panu sygnał, że jednak warto chyba się nad nim zastanowić poważnie. Nie daje mi sygnał. On ma kontrakt, on trenuje, ma lepsze, gorsze mecze. Ale zawsze w takiej sytuacji, jak ktoś z zawodników wchodzi, no to musi za kogoś wejść. Ponieważ na tych pozycjach nie było tak źle, to Łukasz czekał na swoją chwilę i doczekał się dzisiaj, wcześniej. Bardzo ładne bramkę strzelił. Z kim? Tak. Przed meczem z Rapidem powiedział pan mi wyraźnie, że te dwa spotkania dadzą panu odpowiedź i dadzą piłkarzom odpowiedź, gdzie ta drużyna się znajduje, jaki jest nasz potencjał, gdzie potrzebujemy wzmocnień. Po Rapidzie mogliśmy troszeczkę się zastanawiać. Dzisiaj znowu jest wynik w drugą stronę. Jak to dzisiaj pan ocenia po tych dwóch meczach? No myśmy dzisiaj i Legia nie zagrali meczu takiego, który mógłby zrobić tutaj, że tak powiem, wrażenie, że grały dwie wielkie drużyny. Mi się wydaje, że walka o te punkty zdominowała ten mecz. Dotrwaliśmy do końca. Trzeba dodać, że jeżeli mieliśmy szczęście, to w momencie jak Wasiluk podał i z tego bramka padła, to raczej wtedy szczęścia nie było. Tak, ale za kilka minut to on dostawił nogę i uratował zespół. 50-50. Dziękuję bardzo.